Anna Starmach, 31L. Została mamą w listopadzie 2018 roku. Od narodzin jej, córki, Jagny. Minęły trzy miesiące i choć sama uważa, że jej figurze brakuje wiele do ideału, to i tak zdaniem fanów wygląda fenomenalnie. Niegdyś była nieco pulchniejsza, gdy zaczynała swoją przygodę z telewizją. Jednak od dłuższego czasu gwiazda Masterchefa zachwycała nieco szczupleją sylwetką. Reklama potem jednak razem z mężem, Piotrem, za którego wyszła w 2017 roku, ogłosiła, że spodziewają się dziecka. Oczywistym było, że figura celebritki uległa sporej zmianie. Jednak wszystko wskazuje na to, że gwiazda już wróciła do formy po porodzie. A przypomnijmy, że Jagna przyszła na świat zaledwie trzy miesiące temu. Świeżo upieczeni rodzice, zdecydowali się pierwszy raz zabrać swoją pociechę na wakacje i polecieli na Teneryfę. Na pięknej, hiszpańskiej wyspie obecnie pogoda rozpieszcza turystów, i Ania nie mogła wymarzyć sobie lepszej okazji do wypoczynku. Właśnie przy okazji wodnych szaleństw podzieliła się z fanami swoimi zdjęciami, w bikini. Internauci nie szczędzili ani komplementów na temat jej biustu które eksponowała w kostiumie kąpielowym. Trzeba przyznać, że młoda mama wygląda promiennie. Ona sama jednak nie ukrywa, że w jej ciele zmieniło się wiele rzeczy i jeszcze nie wygląda tak, jak w czasach, przed ciążą. Podziwiam moje ciało za to, jak dzielnie zniosło ciążę. Dziękuję mu za to, że było domem dla najcudowniejszej istotki na świecie. A teraz przecież też, nie ma łatwo, karmienie, Noszenie, schylanie, niespanie. Moje ciało jest silne i zdrowe ale, czy to nie chor, że ktoś śmie wymagać od nas, kobiet abyśmy trzy. Miesiące po porodzie wyglądały jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Znak zapytania wykrzyknika przecież wydarzyło się, tak wiele. A przecież całe życie wywróciło się do góry nogami. Kiedyś wrócę do, formy, kiedyś wcisnę się w ulubione dżinsy. Ale teraz zamiast katować się na siłowni i liczyć kalorie, wolę tulić, całować i kołysać moją córkę. Bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Bo forma wróci, ale niektóre chwile już się nie powtórzą. Mamusie. Nie dajmy się zwariować, dajmy sobie czas. Bądźmy dla siebie dobre i wyrozumiałe. Napisała Ania. Pod jednym z wakacyjnych zdjęć. Zobacz więcej materiału we wideo.